Cześć, witajcie na drugim dniu naszego Cyberlaba. Napiszcie, słuchajcie, na czacie tylko, czy widzicie, czy słyszycie, czy jest wszystko ok tutaj i za chwilę, jak potwierdzicie, że mnie słychać i widać, to przejdziemy dalej. Ok, wszystko ok. Dobra, dzięki wielkie za potwierdzenie. Także, tak jak wspominałam, dzisiaj jest drugi z serii webinarów na temat Gutenberga. Pierwszy odbył się we wtorek. Nagranie tego webinaru pierwszego, bo dużo osób do nas pisze, że nie mogło brać udziału, także ten webinar się nagrał, tylko myślę, że w przyszłym tygodniu my wszystkie te webinary wypuścimy na naszej stronie internetowej, będą dostępne nagrania. Także w razie czego, jeśli nie byliście we wtorek albo nie możecie być, nie wiem, dzisiaj do końca czy jutro, to będzie można obejrzeć te webinary u nas na stronie. A dzisiaj, widzę, że potwierdzacie, że wszystko jest ok. Dobra. Także my tam po prostu potrzebujemy parę dni, żeby obrobić jeszcze te nagrania, je pobrać, bo one dosyć dużo ważą, bo to każde było nagranie jest po około godzinie, dlatego to trochę tam potrwa. Także spokojnie, w przyszłym tygodniu będzie na pewno opublikowane. A dzisiaj w drugiej części chciałam bardziej poruszyć temat tego, jak można by podejść do przygotowania motywu pod już Gutenberga, takiego bardziej Gutenberg first podejścia, oraz jak wykorzystać wzorce bloków, a w zasadzie czym są te wzorce bloków, jak można by wykorzystać je właśnie w tworzeniu takich customowych stron dla klientów na przykład. Spróbujemy też odtworzyć kilka sekcji takiej z naszej strony internetowej, która była projektowana i budowana tak naprawdę i frontend przez agencję. Spróbujemy zobaczyć, czy podobne coś możemy stworzyć właśnie z tych wzorców, korzystając tylko z natywnych bloków WordPressa. Także taki jest plan na dziś. To jest, ja tylko chciałam powiedzieć, a Mikołaj pytasz, czy jest szansa na lepszy mikrofon. No właśnie, mikrofonem jest problem, także postaram się mówić trochę głośniej, może, dobra? Bo niestety w tym momencie niestety nie ma możliwości polepszenia tego dźwięku. Mogę jedynie mówić głośniej. Także słuchajcie, może tylko chciałam zaznaczyć na samym początku, że to jest bardziej, to co dzisiaj będę mówić, jest bardziej takie eksperymentalne. Ja tutaj nie mam gotowych rozwiązań, bo tych rozwiązań gotowych jeszcze tak naprawdę nie ma, takich, które można by wsiąść i od razu wdrożyć w agencji. Te jakieś rozwiązania trzeba będzie wypracować pewnie w ciągu kilkunastu miesięcy, może już tam lat w różnych agencjach, kiedy różne agencje po prostu będą próbowały szukać jakichś rozwiązań dla siebie, będą się tym dzielić, no to wtedy dopiero myślę, że się wypracuje jakiś taki jeden standard. Na razie to jest wszystko bardziej takie eksperymentalne. No zresztą sam Gutenberg również jest w trakcie rozwoju, także to też jeszcze nie jest zamknięta książka. Ja, no tak jak ostatnio mówiłam, odnoszę wrażenie, że jest to nadal taki test na produkcji bardziej, ten Gutenberg, niż to jest skończony jeszcze w tym momencie produkt. Aczkolwiek już osiągnął taki dosyć dużą dojrzałość, więc myślę, że można już coś z nim fajnego zrobić. Zresztą dzisiaj zobaczymy. Wydaje mi się, że to jest fajne, te wzorce. Poeksperymentowałam sobie z tym trochę i dosyć fajnie to wygląda. Także czekajcie, tylko sobie włączę tutaj na współdzielenie ekranu, i to jest ta nasza strona, na której ostatnio we wtorek się zatrzymaliśmy. A dzisiaj chciałabym bardziej spojrzeć na ten motyw. Ja tutaj wgrałam motyw Seedlet. Seedlet to jest taki motyw, który on właśnie stworzony przez firmę Automatic dosyć niedawno, za niedługo na jego podstawie powstaje ten nowy domyślny motyw 2021. Także jest to, można to trochę tak potraktować jak taki wzór może do tego, jak te motywy będzie można tworzyć w przyszłości. I tutaj ja pobrałam ten, bo to jest wersja deweloperska. Jeżeli szukacie, aby pobrać wersję deweloperską, to musimy wejść na GitHuba Automatic Teams i tutaj możemy znaleźć ten motyw Seedlet. I on po prostu posiada te wszystkie, no jest gotowy do odpalenia, tylko npm tam install i można z niego korzystać i się nim pobawić. Później jeszcze spojrzymy na chwilę w Seedlet Blocks, bo Seedlet Blocks to jest taki bardziej jeszcze eksperymentalna próba zobaczenia, jak będzie działać to full site editing, które jest obecnie w trakcie jakby przygotowywania. Full site editing ma polegać na tym, że wszystkie templatki WordPressa, te, które są generowane obecnie przez hierarchię templatek, czyli tam templatki do taksonomii, single, page i tak dalej,
a także będzie możliwość tworzenia poprzez właśnie będzie możliwość tworzenia ich poprzez bloki, tak samo jak nagłówek, stopka, widgety, po prostu cały pomysł jest taki, żeby w ogóle wyeliminować konieczność pisania w języku PHP czegokolwiek, w motywie, żeby cały motyw będzie tworzony za pomocą HTML-a. I to jest dosyć ciekawe. To później za chwilę spojrzymy, bo oni tutaj stworzyli jakąś taką pojedynczą templatkę, żeby można było zobaczyć, o co w tym chodzi. No i teraz po pierwsze w tym motywie, na początku tak za chwilę przejdę do tych wzorców, ale na początku chciałabym Was nakierować po prostu, gdzie można szukać właśnie tego, jak coś tam zrobić, jak dostosować motyw pod Gutenberga, to najlepiej właśnie sobie spojrzeć w kod źródłowy tego motywu Seedlet. Tutaj mam otwartą całego tego WordPressa razem z tym motywem Seedlet. I pierwszą rzeczą, gdzie byśmy spojrzeli, to functions PHP. Tutaj możemy w ogóle podpatrzeć, tak, gdzie jakie rzeczy są tutaj jakby dołączone do tego motywu, jaki jest tam theme support. I tutaj, jak zejdziemy sobie trochę niżej, to jeżeli chodzi o bloki, to mamy kilka rzeczy, których możemy dodać do motywu, żeby po prostu wspierać pewne funkcjonalności edytora blokowego. Jedną z tych rzeczy to jest align while. Na przykład tutaj to jest ta funkcjonalność, która. Gdzie to jestem? Która. Przejdę sobie tylko do wpisów z powrotem. I tutaj mamy możliwość na niektórych tylko, nie na wszystkich blokach, możliwość robienia sobie zwiększonej szerokości i pełnej szerokości. Tak, i to jest coś takiego, co nie jest domyślnie uruchomione w naszym motywie. Musimy sobie dodać ten Add Theme Support Align Wide. I wtedy mamy taką możliwość, bo jeżeli sobie to zakomentujemy, to mam nadzieję, że to nie za szybko przeskakuje. Szczerze mówiąc, dobra, i tutaj, jeżeli sobie to odświeżę, widzicie to dobrze? Dajcie znać, bo ja włączam raz kod i raz tutaj ten za szybko. No właśnie, właśnie, przeskakuje to. Dobra, to spróbuję trochę wolniej tutaj coś z tym zrobić. W każdym razie, teraz sobie odświeżyłam tutaj te kolumny. Spojrzymy jeszcze raz. Kolumny. No dobra, muszę odświeżyć. Momencik, muszę zapisać najpierw. Mam za dużo okien i troszkę to jest problematyczne. Dobra, to spróbuję zwolnić. Nie śpieszę się nam, no nie? Aż tak bardzo. Godzinę myślę, że zdążymy. No i co? Odświeżyło się. Kolumny. Oj, widzicie, zniknęła ta możliwość ustawienia na pełną szerokość, na zwiększoną szerokość. Także to musimy sobie dodać po prostu w motywie lub tego nie dodawać, jeżeli tego nie chcemy wspierać. Aczkolwiek to jest dosyć fajna funkcjonalność. Warto zwrócić na to uwagę. Tutaj zwróćcie też uwagę na style. Jeżeli chcemy, ponieważ w tym Gutenbergu to, co ostatnio widzieliśmy, że jest jakby taka dualność tego, że mamy z jednej strony to, co wyświetla się nam na frontendzie, ale z drugiej strony mamy w kokpicie w WP Adminie też jakby reprezentację tego samego HTML-a, tego samego jakby widoku. I one powinny wyglądać identycznie, ale niestety wymagają ostylowania osobnego. I to jest dosyć uciążliwe i to jest taki dosyć duży problem w tym Gutenbergu, który sprawia, że właśnie no, często te motywy, coś tu próbujemy robić w edytorze blokowym, a potem patrzymy na podgląd i to nie wygląda tak samo. I to jest właśnie z tego, że ten motyw nie został bardzo dobrze dostosowany właśnie pod Gutenberga, czyli uwzględnia to, że mamy ten frontend i mamy backend. I teraz potrzebujemy dodać właśnie osobno styl dla backendu, dla tego naszego WP admina, gdzie jest edytor blokowy. To najlepiej jest dodać poprzez właśnie Add Theme Support Editor Styles, później Add Editor Style i zaimplementujemy ten po prostu konkretny style sheet przeznaczony dla edytora, który będzie tylko załączony na backendzie. I wtedy to dosyć fajnie działa, ponieważ wtedy WordPress tworzy nam, jak to w taki sposób załączymy, to WordPress nam stworzy tutaj, jak wejdziemy sobie na te kolumny, to on nam dodaje, co on robi, to dodaje taką klasę automatycznie. My wystarczy, że sobie w naszym stylesheecie napiszemy WP blok i tam ten CSS, a on dodaje nam do wszystkich tych selektorów jeszcze ten editor styles wrapper, który tutaj jest gdzieś, to jest taki wrapper na ten edytor blokowy. O, tutaj widzicie, on po prostu dołącza nam do tego stylesheetu, my już nie musimy o tym myśleć, przez to się tylko będzie miało zastosowanie ten CSS do edytora blokowego i to jest dosyć fajne. Dobra, Dawid pisze, że ma błąd ładowania ekranu. Wiecie co, jeżeli macie jakiś problem z dźwiękiem, z obrazem albo jest jakiś problem, to
Najlepiej jest spróbować na Google Chrome się połączyć. Jakoś nie wiem, ta platforma do webinarów najlepiej działa na Chromie. Ten webinar też jest nagrywany i on nagra się dobrze. Raczej przynajmniej mam takie doświadczenie, że one się zawsze dobrze nagrywają, a live streaming różnie to wygląda, bo może ktoś ma za słabe łącze albo coś zerwie i po prostu z tego powodu może być problem. Także jeżeli nie będziecie w stanie się oglądać tego, to jedyna możliwość to jest potem zobaczyć po prostu nagranie. Okej. Więc tutaj ten styl to jest dosyć istotny. Musimy o tym pamiętać. To jakby jeżeli kodujemy na Gutenberga, to generalnie my będziemy spędzać więcej czasu na backendzie niż na frontendzie. To zupełnie inne podejście do tego, co powiedzmy do tej pory może robiliśmy tak, kodując po prostu widoki HTML-a, czy jakieś już zakodowane PSD-ki. Znaczy kodujemy PSD-ki powiedzmy z użyciem ACF-ów, to tylko myślimy o frontendzie. Backend, no to tam się wyklika jakieś pola i coś tam jest, nie? A tutaj musimy włożyć też w ten backend dosyć dużo uwagi, no bo ten Gutenberg no, działa tylko na backendzie, na frontendzie się nam wyświetli po prostu to, co tutaj zostanie wyprodukowane z tego backendu. I tutaj mamy jeszcze inne rzeczy, które możemy wybrać, czy wspieramy, czy nie. Na przykład editor font sizes. Nie, czy to są te rozmiary fontów. Tutaj na przykład gdzieś przy paragrafie możemy sobie wybrać jakieś tam rozmiary tych fontów, to możemy to zupełnie wyłączyć, albo możemy też określić dokładnie, jakie tutaj mają być te rozmiary i tutaj za chwilę to zobaczymy. Czyli jeżeli dodamy Add Theme Support, to możemy właśnie tutaj dołączyć informacje, jakie dokładnie chcemy mieć te rozmiary, ile one mają mieć pikseli i tak dalej. Także to możemy sobie tutaj sami zmienić. Następnie mamy też możliwość definiowania tych kolorów. To też jest dosyć istotne, ponieważ jak mamy jakiś style guide dla strony, no to przeważnie on ma ileś tam tych kolorów. No i my możemy sobie je tam jakoś nazwać. Tu jest on nazwany tak generycznie, primary, secondary i tak dalej. Możemy też nadać mu jakieś takie bardziej znaczące nazwy. I później tutaj akurat mamy zmienne, no bo ten motyw korzysta z customizera, tam się wybiera po prostu te kolory i on tutaj z tego pobiera te kolory, ale możemy tutaj też wpisać po prostu konkretny kolor, bo jak robimy, wiadomo, agencyjne wdrożenie, to raczej nie damy komuś możliwości wybrania sobie kolorów w customizerze. I co możemy też zrobić, właśnie my tak mamy u nas na stronie, że mamy te kolory, tylko nasze brandowe i na przykład mamy wyłączone, żeby nie dało się już innego koloru dodać, jakiegoś tam zupełnie z czapy, tylko jest 4 czy 5 kolorów brandowych i z tego sobie człowiek może wybierać, które chce, ale żadne inne, tylko takie. Także to jest dosyć fajne rozwiązanie i to polecam właśnie tutaj sobie też no zdefiniować, no bo to jest bardzo proste, tutaj nie wymaga to niczego specjalnego. Mamy też te gradienty. Gradienty też się niedawno pojawiły, też możemy sobie zdefiniować takie customowe gradienty i one na przykład do bloku okładka, teraz jak sobie wejdziemy sobie w okładkę, to zobaczymy sobie, mamy tutaj możliwość właśnie utworzenia sobie gradientów, no i zobaczcie, jak w tym motywie Seedlet bardzo fajnie wykorzystali ten gradient, bo wykorzystali go, żeby robić takie przejścia, taki na przykład możemy sobie go zrobić wtedy wyłączyłam to na całą szerokość, wyłączyłam sobie to. Możemy sobie zrobić na całą szerokość wtedy ten blok. Czy ja to wyłączyłam, to wsparcie dla tego moment. Coś mi tu brakuje. Align wide, to pewnie nie odświeżyłam. Dobra, to za chwilę to odświeżę. Więc to dosyć tak kreatywnie tutaj jest użyte, muszę przyznać, bardzo mi się podoba, ale no na przykład tutaj to jest też tak ciekawie, bo ten blok się kończy jakby tutaj i po prostu jest, przez to może tutaj wystawać coś jakby poza to. To zaraz zobaczymy, bo oni stworzyli taki wzorzec właśnie, na którym to pokazują. Także to jest dosyć też ciekawe, można coś z tym wykombinować fajnego, z tymi gradientami, ale można tego też w ogóle tutaj nie uwzględnić i wtedy tego gradientu nie będzie. To mamy to, responsive embed są potrzebne, bo między innymi do embedów jakichś YouTube'a i tak dalej. No i tutaj mamy jeszcze kilka innych elementów, na przykład custom line height, to też niedawno zostało dodane, czyli ta możliwość wyboru sobie wysokości linii, czyli tego też możemy nie dodać na przykład do naszej strony, link color i tak dalej. Także wszystkie te takie elementy, które mamy, ten team support, tutaj mamy na stronie blog editor handbook. To jest cała dokumentacja, jakby, znaczy część dokumentacji, może tak powiem bardziej, do edytora blokowego,
I właśnie znajdziemy tutaj opisy różnych takich elementów, które możemy zamieścić, tam właśnie dodać do functions PHP i one będą jakąś tam funkcjonalność uruchamiać lub ją wręcz w drugą stronę, czyli jakby kasy usuwać, tak? Bo na przykład możemy usunąć te block patterns i tak dalej. Także to jest coś takiego. Tu chciałam jeszcze zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Jak zejdziemy sobie niżej, i bo ogólnie dobrze jest spojrzeć sobie w kod takiego motywu, jakby pochodzącego z oficjalnego źródła, bo tutaj mamy od razu, możemy zobaczyć na przykład, gdzie są wpięte pewne rzeczy, tak? Gdzie do jakiego hooka podpiąć niektóre z tych funkcji. To jest dosyć dobre, bo czasem one to nie są udokumentowane tak dokładnie, natomiast tutaj możemy to jest wiarygodne na źródło, z którego możemy po prostu takie informacje sobie zaczerpnąć. I tutaj jeszcze chciałam zwrócić uwagę właśnie na te dwie rzeczy, block patterns, na które zaraz spojrzymy, i block styles. I block styles, które właśnie mamy tutaj zdefiniowane, bo block styles też można bardzo łatwo dodawać, czyli takie dodatkowe style do własnych bloków i oni tutaj stworzyli jakieś tam swoje style do jakichś tam bloków. Natomiast ja sobie dodałam dwa dodatkowe style, bo potrzebowałam, między innymi do listy, czyli do bloku lista, czyli tutaj mamy ten blok lista. Tak, i ja sobie dodałam taki styl, który po prostu jest jakiś tam nasz brandowy, powiedzmy. Także to też możemy w bardzo, bardzo łatwy sposób dodać. Jeżeli chcemy się dowiedzieć, jak nazywają się te bloki, bo potrzebujemy tutaj przekazać nazwę tego bloku, a następnie po prostu musimy zdefiniować i jedyne, co to robi, to dodaje po prostu klasę, tak tutaj CSS. To wszystko praktycznie, większość tutaj z tych kontrolek opiera się na dodaniu jakiejś klasy lub usunięciu jakiejś klasy. Tak naprawdę bardzo dużo część tych właśnie kontrolek tak działa. No i on po prostu dodaje if style, seedless, tick list. Coś takiego. I to seedless tick list to jest po prostu ta nazwa. I ta klasa CSS jest generowana po prostu z tego, jak my tutaj to nazwiemy. A jeżeli chcecie wiedzieć, jak się nazywają dane bloki, jeżeli nie wiecie po prostu, jak dany blok się nazywa, to możemy skorzystać tutaj sobie, wpisać, skorzystać z tego modułu data. I w konsoli normalnie w naszym edytorze blokowym, jak sobie wpiszemy tutaj w konsoli w.data.select core blocks get block types, to nam wyświetli wszystkie bloki, które są zarejestrowane na naszej stronie, włącznie z blokami, które są zarejestrowane przez nas, przez jakieś inne wtyczki i tak dalej. Tu możemy zobaczyć po prostu wszystkie bloki. No i tutaj mamy name, to jest ta nazwa, więc jeżeli chcemy, nie wiem, dodać do bloku galeria czy do jakiegoś tam innego bloku. Tak samo możemy przypisywać do bloków, które pochodzą z innych wtyczek, które po prostu nawet one nie właśnie ten twórca tej wtyczki nawet nie musi nic robić dodatkowego, jeżeli pisze kod właśnie takiego bloku, ponieważ to dodawanie styli działa niezależnie, jakby to tutaj niezależnie, czy ten właściciel tej wtyczki to przewidział, czy tego nie przewidział. To w ogóle nie ma znaczenia. My potrzebujemy tylko znać nazwę tego bloku i po prostu możemy sobie dodać taki styl. Także to jest też dosyć fajne. To też jest fajny potencjał ma w rozbudowywaniu tej funkcjonalności Gutenberga. I to jest też proste do dodania, bo to jest jakby tutaj nie wymaga to Reacta. Także dla wszystkich osób, które jeszcze jakby nie weszły na tą ścieżkę Reacta, no to jest to praktycznie coś znanego, nic to nie jest nowego. No i mamy jeszcze te block patterns, które właśnie zaraz sobie utworzymy. Natomiast chciałam jeszcze, zanim przejdziemy do tworzenia tych block patterns, to chciałabym jeszcze wrócić tutaj i żebyśmy spojrzeli na szybko bardzo na ten seeded block, ten eksperymentalny motyw, który właśnie już jest przygotowany po to, żeby w jakiś tam sposób uwzględniać ten full site editing. Czyli właśnie edycję poszczególnych templatek poprzez bloki, a nie jakby kodowanie tego. Natomiast i tak trzeba będzie zapisać to w formie tutaj kodu i templatki jakiegoś tam pliku. Natomiast są to pliki już HTML, nie PHP. I to będzie się odbywało w podobny sposób, jak tutaj sobie oglądaliśmy. I zresztą za chwilę te nasze wzorce zrobimy bardzo podobnie. Czyli to, co ostatnio opatrzyliśmy sobie, że mamy tutaj ten z nieszczęsną nazwą edytor kodu, ten nasz podgląd kodu, który się wygeneruje, i to jest podgląd jakby tego wynikowego HTML-a, który powstanie w wyniku
zapisania tego stanu tutaj edytora blokowego do bazy danych. I to będzie dokładnie tak samo wyglądało, że jeżeli spojrzymy sobie tutaj na przykład w Singulara, no to Singular jest to tak naprawdę tylko sam HTML i pewne elementy są zrobione jako te właśnie komentarze HTML. I my będziemy, przynajmniej ja sobie to tak wyobrażam, że to tak będzie wyglądało, mogli wyklikać w Gutenbergu layout, na przykład właśnie Singulara, czy jakiegoś innego archiwum, na przykład jakiegoś posttype'a i tak dalej, ale także nagłówka i stopki. I później będziemy mogli to skopiować, po prostu tak o, kopiuj i wstawić do pliku HTML. I taka jest ogólnie idea, żeby po prostu nie trzeba było żeby mogły być te motywy kodowane przez frontend deweloperów, nie byłoby potrzeby wtedy znajomości w ogóle PHP, ponieważ niektóre elementy będą, nie wiem, jak post title czy post content, one po prostu są dynamiczne i w to miejsce podstawi się po prostu odpowiednia treść pobrana z bazy danych, ale to już będzie jakby to WordPress tam już załatwi za nas, nie jest potrzebne tutaj, jak widać, ani pisania żadnych pętli, ani żadnych WP query, ani niczego takiego. Więc jest to ciekawe dosyć. Myślę, że warto to obserwować, bo to jest coś, co będzie się rozwijało w najbliższym czasie. Myślę, że tak do roku ten full site editing już wejdzie do kora. Przynajmniej pewnie tak jest plan, aczkolwiek tam ciągle to przesuwają. No dobra, to teraz jeszcze spójrzmy na te patterns, te wzory, wzorce, tak to zostało przetłumaczone, block patterns, czyli też to mamy tutaj w inku block patterns. No i możemy tutaj akurat dodali jeszcze blok, pattern kategorii, tak, jakąś tam kategorię seedlet sobie utworzono, żeby po prostu oddzielić te bloki, które są, te wzorce, które są zarejestrowane przez ten motyw od innych wzorców i wzorce dostępne są tutaj w inserterze, w tej zakładce wzorce. I tutaj mamy nową kategorię seedlet, tak, której oni zarejestrowali sobie trzy wzorce, zaraz sobie spojrzymy. Dodatkowo mamy wzorce takie, które są domyślnie załączone do WordPressa. Przy każdej instalacji, jak zainstalujecie teraz nowego WordPressa w wersji 5.5, bo to weszło dopiero teraz w sierpniu w wersji 5.5 do WordPressa, więc to jest zupełnie coś nowego. I te wzorce, one możemy je usunąć. Tak? Po pierwsze możemy usunąć ten wzorzec, te wzorce wszystkie, które pochodzą z core, czyli z natywnego WordPressa i te, które po prostu idą z każdą instalacją, no bo może niekoniecznie nam byłyby potrzebne te wzorce, one są takie średnie i poza tym nie mam dziwne style, także teraz jak je usunęłam, to już ich nie ma. No i to zostały tylko te wzorce, które są zdefiniowane przez właśnie ten motyw. No i po prostu rejestrujemy je przez funkcję register block patterns, potrzebujemy nadać nazwę temu, nadać jakiś tytuł, ten tytuł wyświetli się po prostu pod tym wzorcem tutaj. I potrzebujemy przekazać tutaj content, czyli jakby całą tą treść, tą taką ostateczny HTML wygenerowany właśnie z tego edytora blokowego. I to możemy zrobić poprzez po prostu wyklikanie sobie takiego wzorca i później sprawdzenia, jaki jest jego kod i przekopiowania do tej naszej funkcji. Więc spróbujemy najpierw dodać, bo na przykład to jest bardzo ciekawe. Oni tutaj bardzo kreatywnie podeszli. To nie jest oczywiście jakiś wzorzec gotowy do użytku produkcyjnie, natomiast możemy zobaczyć, jak fajnie oni tu wykorzystali właśnie ten element z tej okładki. Tutaj przejdziemy sobie, czy w grupie, o, tutaj zrobili ten gradient właśnie taki, że jest na górze i na dole jest przeźroczyste, a w środku jest jakby taka, tylko taki pasek, przez co udało się właśnie taki efekt uzyskać, że jakby te obrazki wystawały poza tą grupę, ale tak naprawdę nie wystają. To jest tylko tak oszukane w CSS-ie. Następnie do tego dodane są po prostu kolumny, czyli mamy blok, grupa, kolumny, jedną kolumnę, tak, i do kolumny jest dodane są po prostu obrazki dwa. I to jest jakby cała filozofia tego, po czym jak mamy tą grupę tutaj, to jest ostatni blok, no to po prostu tutaj można spojrzeć w edytor kodu i całą tą grupę sobie przekopiować ten kod do tego elementu content. I to jest tak naprawdę wszystko, co jest potrzebne, jest bardzo proste do zrobienia. Tutaj jeszcze widzę, że oni to wyeskapowali, ale szczerze mówiąc nawet nie potrzeba tego robić. Zaraz zresztą sobie spróbujemy zbudować własny blok. No i
Moja idea była taka, bo ja się zastanawiałam niedawno, od jakiegoś czasu się zastanawiam, w jaki sposób naszą stronę można by troszkę przerobić pod właśnie wzorce, ponieważ ta strona tutaj cały content jakby tej strony, poza częścią oczywiście, w której zamawiamy domeny i tak dalej, bo to jest zupełnie inny system, natomiast cała część contentowa, czyli wszystkie blogi tutaj i strony ofertowe, jakieś landing page i tak dalej, pochodzą z WordPressa i są to bloki Gutenberga. Customowe bloki, które po prostu dosyć to dużo czasu zajęło zrobienie tej strony właśnie na blokach, no bo każda sekcja na tej stronie potrzebowała być zakodowana jakby do własnego bloku, co moim zdaniem nie jest, znaczy niekoniecznie musi mieć sens dzisiaj. My tą stronę robiliśmy zanim jeszcze w ogóle były te wzorce bloków w WordPressie. Poza tym, no, robiliśmy tą stronę z agencją, nikt z nas za bardzo nie miał też doświadczenia jeszcze w Gutenbergu, takim natywnym. I wyglądało to tak, że agencja zrobiła design, następnie zakodowała frontend tylko, czyli jakby zakodowała tą stronę do frontendu, a później ja do niej dorabiałam backend, czyli te bloki Gutenberga. No więc to, no, zeszło z tym dosyć dużo czasu. I natomiast nie jest do końca to idealne rozwiązanie, ponieważ jeżeli mamy gotowe bloki i coś było kodowane, powiedzmy, według designu, no to na przykład taka sekcja jak ta, no w designie, bo na początku określiliśmy, że jest jakiś tam jeden przycisk, a po jakimś czasie okazało się, że dobra, ale tu by się przydał teraz drugi przycisk jeszcze, bo nie wiem, jakąś tam pełną specyfikację czy coś takiego. I teraz, gdyby to było zrobione normalnie w Gutenbergu, wyklikane, no to dodać drugi baton to jest banał, tak? Bo tutaj mamy przycisk, gdzieś mamy, no to sobie klikniemy tutaj, dodaj przycisk i tak dalej, tak? Tu coś zmienimy i mamy przycisk 3 sekundy później. Natomiast jeżeli mamy zakodowane tak według tego, jaki był design i mamy tylko zakodowane to, co było na tym designie, no to mamy problem, tak? Ponieważ mamy tutaj w tym momencie tylko jeden przycisk i żeby dodać drugi przycisk, potrzebujemy dodać kod, przerobić cały kod tego bloku, żeby dodać drugi przycisk czy coś takiego. No i to jest problematyczne i to jest moim zdaniem kompletnie niepotrzebne. Dlatego właśnie odkąd pojawiły się to wzorce, to zaczęłam się zastanawiać, czy nie dałoby się dosyć dużej części tej strony przebudować na wzorce i wywalić te bloki customowe, które tak naprawdę można by przerobić. No bo jeżeli spojrzymy na tą stronę, tylko i wyłącznie na tą podstronę, to na wzorzec, który można wyklikać z tych natywnych bloków, które są w Gutenbergu, bez żadnego dorabiania swoich własnych bloków, no to tak, ten bloczek, tą sekcję możemy spokojnie stworzyć, to jest blok okładka, do tego służy. Tu mamy tytuł, tu mamy jakieś paragrafy, trochę mamy powiększony tekst i to jest w zasadzie cała filozofia. Tak, no w tej sekcji nie jesteśmy w stanie zrobić na blokach, no bo to jest customowa rzecz, tu się te ceny i tak dalej, to jest wszystko pobierane gdzieś po API, więc jakby no ta część tej strony na pewno nie byłaby możliwa, żeby to wyklikać, to by trzeba było kodować customowo. Tutaj te opinie, to jest tak zrobione, że każda z tych opinii to jest osobny post w posttypie, jakiś tam jest posttype testimonials i każda osoba i każda opinia ma osobny post. A to jest blok, który wyciąga nam jakieś randomowe opinie, co tam jakiś czas jest cache zrobiony, po prostu i 25 minut jest odświeżany i wyciąga trzy jakieś tam randomowe opinie właśnie z tego posttypu. Więc to jest coś takiego, co też by wymagało trochę takiego customowego podejścia, ale tak naprawdę moglibyśmy później reużywać ten blok na innych stronach również, ponieważ zresztą on nie jest osobną wtyczką, tak, to jest osobna wtyczka z testimonialami, która ma rejestruje ten posttype testimonials, no i ma swój własny blok, który można dodawać na podstronach, który z tych testimoniali wyciąga, więc tylko tu by musiało się zmienić jakby stylowanie w zależności od strony, ale cały ten mechanizm wystarczyłoby zrobić raz tylko. No ale nie wyklikamy go dzisiaj, takiej sekcji. Na przykład tą sekcję już możemy wyklikać, no bo zobaczcie, tutaj mamy tytuł i tu mamy trzy kolumny, w trzech kolumnach mamy obrazek, mamy nagłówek i mamy jakiś paragraf, więc to jest spokojnie do wyklikania w Gutenbergu. Jedynie potrzebujemy trochę dostylować tutaj sobie rzeczy. Ta sekcja to w ogóle, ona jest nawet taki blok, to nawet do tego to nawet nie jest potrzebny wzorzec, bo jest taki blok media tekst, gdzie po jednej stronie mamy media, po drugiej tekst i do środka możemy dodawać jakieś tam właśnie i tytuł, i paragrafy, i jakieś listy, więc tutaj też to mogłoby zostać zastąpione. Następnie ta sekcja to jest praktycznie to samo co to, bo zobaczcie, co tu mamy, tytuł, paragraf, ikona, a tutaj mamy tylko tytuł i paragraf, tak? Nie ma tej ikony, nie ma tej obramowania, ale poza tym to jest dokładnie to samo, więc tak naprawdę to może powstać przez kopiowanie tego i wywalenie tylko stylu, czy nadanie jakiejś innej klasy.
To jest znowu to samo. No to też czegoś takiego nie zrobimy w następnych blokach, do tego jest potrzebny też własny blok, no bo jest akordeon, tak to jest jakiś tam design specyficzny, więc tutaj musielibyśmy stworzyć własny blok do tego. No i tutaj mamy kolejną sekcję, gdzie mamy jakiś tytuł, mamy trzy kolumny, mamy co mamy tytuł i mamy listę, więc i baton. No to, to bez problemu też jesteśmy w stanie wyklikać. No i tu jakieś dwie kolumny, to nawet my dodaliśmy już później, bo tego nie było na designie, tylko potem sobie ktoś przypomniał, że tu trzeba dodać, więc to dodaliśmy po prostu jako kolejna jakaś tam sekcja, dwie kolumny i te rzeczy to jest natywny Gutenberg. Także tak sobie pomyślałam, że właśnie dałoby radę tutaj trochę z tych elementów tak naprawdę połowę, czy nawet ponad połowę już wyklikać sobie w Gutenbergu, więc spróbujmy stworzyć właśnie takie wzorce. Ja mam kilka wzorców już przygotowanych, ale ten, przynajmniej ten pierwszy, spróbujemy sobie otworzyć teraz po prostu na żywo i zobaczymy, jakby to wyszło i jakby w ogóle się tworzyło taki wzorzec. Nie, no to ja już tam przejdę na dole na tej stronie, to może się tego pozbędę, bo to nam tylko będzie przeszkadzało. No to potrzebujemy mieć jakiś blok, w którym możemy sobie w tle dodać zdjęcie na całą szerokość. I to tego świetnie nadaje się blok okładka. Blok okładka możemy dać sobie na pełną szerokość. Zobaczcie, że tutaj ten blok ma jeszcze ten stan taki zwany setup state, w którym mamy placeholder najpierw. Czyli jeżeli on na razie nie ma żadnej dodanej treści, to ładuje się placeholder. Dopiero jak wybiorę zdjęcie albo kolor w tle, to ten placeholder nam zniknie. To też możemy we własnym bloku sobie tak robić, że sprawdza, czy jest już jakaś treść. Jeżeli nie ma, no to wyświetl placeholder. No i tutaj sobie wezmę to zdjęcie. I mam tu zdjęcie, tu możemy jeszcze je dopasować, na przykład możemy właśnie tą przeźroczystości się pozbyć, przede wszystkim to nas interesuje, możemy zmienić też jakieś tam i zrobić, że będzie nieruchome, taki a la paralaksę, ale ja już tego na razie nie będę zmieniała. Tutaj bym to zmieniła, przekształciła na grupę, bo potrzebujemy mieć tutaj jeszcze taki boksik z żółtym kolorem. No i na początku potrzebujemy tutaj dodać też ten tytuł, który zrobimy jako heading. Więc ja sobie tutaj wstawię i zmienię to na nagłówek, tak? No, nagłówek na przykład drugiego rzędu, ale może być też pierwszego, w zależności od tego, tutaj raczej będzie H1, więc byśmy musieli to zmienić. Teraz na tej grupie byśmy musieli zmienić też kolor, nie? Kolor tła. No i ten kolor tego tekstu też byśmy musieli tutaj zmienić, więc tutaj jest kwestia do zastanowienia się, czy byśmy to dodawali w taki sposób, że zmienialibyśmy ten kolor tutaj z tych kontrolek, czy lepiej byłoby w inny sposób do tego podejść, na przykład nadawać mu jakąś klasę, czy coś w tym stylu. Więc to jest kwestia do zastanowienia, ja na razie po prostu skorzystam z tych kontrolek. Tutaj mamy pierwszy paragraf, tutaj mam drugi paragraf i w zasadzie ten paragraf był trochę większy, więc musielibyśmy mu dać trochę większy rozmiar. Te rozmiary też możemy sobie predefiniować wcześniej, więc jakby możemy sobie coś takiego tutaj zrobić. No i teraz jeszcze musielibyśmy sobie to inaczej trochę wyrównać, bo to jest wyrównane bardziej tak do lewej strony, więc mamy możliwość w tej okładce ustawienia, gdzie ta treść, gdzie ona się ma wyrównywać, więc bardziej bym musiała się tak wyrównać do tej strony. Więc jak zaktualizujemy i tutaj odświeżymy, no to zaraz zobaczymy. Cześć. O, widzę, że pytacie, czy będą nagrania. Tak, będzie nagranie tego webinaru i tak samo tych poprzedniego i następnego. Także jak najbardziej, nie ma problemu. No i teraz jak tutaj spojrzymy, no tak prawie, ale nie do końca, bo tu jednak jest troszkę to inaczej. Przede wszystkim jakiś odstęp by tu musiał być większy, bo zobaczcie, to jest, ja mam tutaj powiększenie tego ekranu o 150 czy o 120%, ale jak od go pomniejszam, to on cały czas przylega do bocznego jakby tego krawędzi, a tutaj jeżeli sobie zmniejszę, to on się jakby trzyma tego gridu, no nie, więc tutaj to jest już coś, czego nie zrobimy, tu już sobie tego nie wyklikamy. Jedyną rzeczą, którą teraz możemy zrobić, to spróbować sobie to ostylować, tak, całą tą okładkę i to, co tutaj jest w środku, dodać jakiś swój własny, customowy styl. I do tego mamy tutaj możliwość dodania klasy, czyli możemy sobie do całej tej okładki dopisać klasę, Hero. Tak, ja już, bo ja już sobie wcześniej przygotowałam style, dlatego to się przestawiło. Zaraz Wam pokażę to. Odświeżamy. No i teraz już nam się to poprzestawiało, dodałam trochę inny padding tutaj i tak dalej. I teraz jak zmniejszam to
wszystko jest OK, czyli wygląda to praktycznie i działa tak samo jak na tej stronie. Jedyna różnica polega na tej wielkości fontu, ale to jest dlatego, że zaraz Wam pokażę, dlaczego ja tego nie zmieniałam. Na razie docelowo by to trzeba było inaczej po prostu trochę rozegrać i pokażę Wam dlaczego. To wynika z tego, jak jest zrobiony ten motyw, właśnie co mi się mega podoba, bo cały ten motyw jest zrobiony na zmiennych CSS. Nie jest on w ogóle, nie jest on kodowany w taki tradycyjny sposób. Ja to w ogóle nie spotkałam się jeszcze z czymś takim w żadnej agencji, w żadnym wdrożeniu agencyjnym. A uważam, że to jest bardzo ciekawe. Zainteresowało mnie to, muszę przyznać, ponieważ cały ten motyw, jeżeli sobie spojrzymy na assets i SAS, tak, tutaj jest wszystko w SASie, to w różnych tak, mają takie tutaj konfiguracyjne pliki, w których są zdefiniowane zmienne CSS, to znaczy jest stworzona jakaś nazwa zmiennej i do niej jest przypisana wartość, że na przykład jakiś tam font będzie miał o takiej nazwie, jeżeli go gdzieś tam przypiszemy, to będzie to oznaczało tyle pikseli i tak dalej. Kolory również są zdefiniowane. Tutaj wprawdzie te kolory są nadpisane później przez to, co jest w customizerze, co sobie użytkownik tam wyklika, ale no my jako powiedzmy agencja byśmy nie dawali customizera, wszystko byłoby przygotowane w jednym miejscu. I tutaj właśnie w takim jednym pliku praktycznie jest zdefiniowane większość takich zmiennych, którymi później się posługują oni wszędzie w całym CSS-ie, to znaczy poza tymi miejscami, gdzie to jest zdefiniowane, na przykład tutaj w tych mixinach też jest zdefiniowane na przykład szerokość, że tylko zmieniamy tam w jednym miejscu i możemy sobie te szerokości dopasować. I tutaj jest też responsive logic, też właśnie na przykład ten align, jeżeli będziecie szukali, jak sobie poradzić z tym align wide i align full, z tym poszerzeniem i zrobieniem na całą szerokość, to tutaj jest właśnie, to jest ciekawy przykład i zobaczcie, że to wszystko się opiera na tych zmiennych, nie jest tutaj nic zdefiniowane na sztywno, poza jakimś tam jednym miejscem i poza baseline unit, który jest, to jest bardzo fajne też, bo to jest taki mnożnik i oni później to mnożą po prostu, jak coś, nie wiem, jakiś jest o spacing vertical, no to robią trzy razy ten baseline i tak dalej. I on robi za taką bazową wartość, którą wystarczy zmienić później tylko w jednym miejscu i wszędzie nam się to zmienia. Także to jest mega fajnie zrobione. I jak spojrzycie sobie tutaj na jakikolwiek, ja wiem, że takie rzeczy można robić w SASie, tylko że w większości ja nie widziałam, żeby cały motyw był zakodowany tylko tymi zmiennymi, czyli jak wejdziemy na cokolwiek tutaj, w jakikolwiek później na przykład na blocks, musimy bloki też wszystkie ostylować, tak, jeżeli chcemy dostosować edytor do, nasz motyw do edytora blokowego, żeby dobrze działało, to musimy wziąć każdy blok i go ostylować, przygotować go pod to, czyli każdy blok tutaj ma osobno styl dla edytora i dla style jest na frontend i wszystko tutaj opiera się na zmiennych, wszystko. Tutaj nie ma nigdzie, jak wejdziemy do czegokolwiek, tutaj w jakiegokolwiek elementu, to wszystko opiera się na zmienne i na mnożniki, którymi ewentualnie jest dostosowany właśnie jakiś tam spacing, czy jakieś tam marginesy, paddingi i tak dalej. To jest naprawdę bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe i to ma bardzo fajne później konsekwencje, które zaraz sobie spojrzymy, jak będziemy na przykład chcieli coś tam zmienić. No jakieś tam, o tutaj to jest moje, to jest sorry, to jest mój kod, słaby, tak, bo ja sobie coś tutaj robiłam, o te style, seedlet, no to właśnie widać, że to zepsułam, bo powinnam tutaj zrobić zamiast szerokości ileś tam pikseli, to zrobić ten bazowy jakąś tam zmienną razy jakiś mnożnik, który mi pozwoli to osiągnąć. I później już na tych inne rzeczy to tak sobie przerobiłam i na przykład dodałam tutaj sobie do naszych patternów, tak, patterns, ten katalog ja sobie założyłam i założyłam sobie do tego Yellow Hero właśnie, zarówno kod do styli na frontendzie, jak i na backendzie. I tylko musiałam dopisać w zasadzie tyle, żeby te paddingi tam się zrobiły ok. I też już tutaj skorzystałam właśnie z tych zmiennych. I tak samo w edytorze musiałby zostać dostosowane również, bo w edytorze mamy troszkę inaczej, inną strukturę tego HTML-a, przez to, że tam po prostu mamy jeszcze te zagnieżdżone bloki w sobie i musimy zawsze jeszcze dostosować właśnie na backend, żeby to w miarę wyglądało. I tak to nie wygląda jeszcze idealnie tak samo, no ale powiedzmy w miarę. Teraz jeszcze zobaczcie, że to jest osobny stan, jest, jak jest kliknięty, jest zaznaczony ten blok, a jak go odznaczę, to przeskakuje, tak, usuwa nam się to, bo właśnie każdy blok też jeszcze może mieć właśnie taki stan, jak jest zaznaczony i jak jest niezaznaczony. Jak jest niezaznaczony, on powinien wyglądać idealnie, identycznie jak na
jak na frontendzie, tak naprawdę. I to jest taka idea tego. Więc tutaj trzeba było jeszcze popracować tymi stylami, żeby dopracować, ale tak naprawdę zmieniając tylko jedną rzecz, tam jakieś paddingi i tak dalej, już w zasadzie to wygląda no, bardzo podobnie do tego, co jest gdzieś tam było na designie. I teraz ja dodam sobie tutaj więcej tych patternsów. To nie jest jedyny pattern. Aha, nie, 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 bo nie utworzyliśmy patternu. Dobra, no to musimy utworzyć go najpierw, no nie? No to ja sobie po prostu skopiuję ten kod stąd. I teraz sobie go nazwę jakoś tam, yellow, coś tam. Tytuł sobie też dam. Kategoria może być tutaj seedlet. Ten content musimy stąd wywalić, bo content będziemy sobie kopiować z tego, co jest na stronie. Czyli jesteśmy tutaj na naszym webadminie. Otwieramy sobie ten edytor kodu, potrzebujemy otworzyć. Znaleźć sobie ten kawałek, który odpowiada na metacover. To jest ten cover, się zaczyna i na coverze się kończy. Kopiujemy cały tą część i tutaj wstawiam. To sobie jakoś tam przesunę. O. I teraz sobie to zapiszę i zobaczymy, co się stanie. Czy zadziała. Edytor wizualny. No i teraz czekajcie, sobie zaktualizuję tylko wcześniej. Teraz teoretycznie powinno nam dodać tutaj wzorzec, czy mamy tego sidleta i my dodaliśmy swój tutaj wzorzec. Także dodał się i po prostu można go później gdziekolwiek, jak teraz sobie tu kliknę, na przykład chcę wstawić po tym, no to mogę sobie tutaj zaznaczyć i nam im się wstawia od razu cały ten zestaw tych bloków, które tam wcześniej były zrobione. Tutaj mamy, jak wejdziemy w register block pattern, zobaczymy, że właśnie musimy najpierw wpisać tą nazwę, i później mamy properties i do tych properties tutaj mamy opisane i też w handbooku jest napisane, jakie mamy properties, bo to nie są jedyne, które tutaj są, to jest tylko tytuł, kategoria i content. No tytuł i content są wymagane, nie? Pozostałe można dodać jakiś opis, kategorię tam i tak dalej, ale jeszcze jedną rzecz, którą ostatnio odkryłam, to w ogóle jest praktycznie nieudokumentowane, to viewport with, bo zobaczcie teraz, jak sobie wejdziemy tutaj i klikniemy na inserterze i ten wzorzec, no to on, no tutaj tak średnio to wygląda, nie, żeby, nie jest taki dokładnie, nie odzwierciedla tego, więc możemy tutaj jeszcze sobie dodać ten właśnie viewport with, który jest, tak mi się wydaje, nie jestem pewna, bo nie znalazłam nigdzie, jak to dokładnie się ma, natomiast to jest, tak jakby określamy tutaj, jaki, czy to jest właśnie jakiś tam, na jaką szerokość jest jakby oryginalnie ten blok, czy coś takiego, ten cały wzorzec. Natomiast ja tu po prostu wpisywałam różne rzeczy, tam full width, coś tam i patrzyłam, co zadziała i wpisałam właśnie, nie wiem, 1300 i okazało się, że to jest to. Więc dlatego, bo nie ma do tego dokumentacji, tak jak do wielu rzeczy w Gutenbergu. No i teraz właśnie trochę się zmieni jakby tutaj wygląd tego, jak wejdziemy sobie we wzorce, no to teraz bardziej to wygląda tak, jak to w rzeczywistości wygląda, że jest taki lepszy podgląd tego, i fajnie to, i teraz to wygląda tak bardziej już jak w oryginale, że użytkownik wie, czego się spodziewać, jak na to sobie patrzy. No i ja sobie wcześniej jeszcze utworzyłam, bo tak to byśmy tu siedzieli i, że tak powiem, tworzyli te paterny, a to wyklikanie to jest raczej proste, więc myślę, że nie muszę tutaj pokazywać tak dokładnie, jak tam wyklikiwać takie wzorce, więc ja sobie tutaj potworzyłam trochę, bazy 3 czy 4, No i zobaczmy, co z nich wyszło. Tutaj spróbujemy coś sobie wyklikać z tych wzorców. I też dodałam do nich po prostu klasy i dodałam im jakieś tam style, tak, tutaj CSS, na przykład do tych icon boxes. Też wszystko starałam się już później używać tych zmiennych, bo to jest naprawdę super, bardzo mi się to podoba, to się bardzo szybko później styluje jakby poprzez te właśnie zmienne CSS-a. No i dobra, i co teraz? Są już to wzorce, czy muszę odświeżyć? Są, o. No i utworzyłam sobie wzorzec taki z tymi icon box, ten drugi taki icon box bez tej ikony, z tymi takimi, z tą listą i to praktycznie jest to jest praktycznie ten blok, ale ja sobie to zapisałam jako wzorzec, bo po prostu żeby tutaj łatwiej się dodawało, bo to jednak lepiej widać, bo tu widać dokładnie, co dodajemy. No więc teraz wystarczy tylko kliknąć i to się dodaje, tak? I potem użytkownik może wejść i tylko sobie tutaj wyedytować, jak coś chce, tak dalej, zmienić obrazek i tak dalej. Więc to jest dosyć proste i
klikujesz taki, jakbyś trzeba było gdzieś landing page, czy wyklikać, no to jest banalne do zrobienia, bo wystarczy, że po prostu klika kliknięć i mamy to taką stronkę praktycznie utworzoną. Teraz jeszcze sobie wyklikamy tutaj. O. Tu możemy sobie oczywiście coś można wyedytować, tak, zmienić, na drugą stronę zastąpić innym zdjęciem jakiś tam i tak dalej, można zastąpić teksty, ale to już idzie bardzo prosto i przede wszystkim użytkownik już tutaj nie musi wyklikiwać jakichś tych layoutów i tak dalej i sobie tego psuć, bo no bo jednak tutaj wyklikanie takich layoutów czasem, szczególnie dla osób początkujących, może być trochę bardziej skomplikowane. No i dzięki temu udało nam się wyklikać. Zobaczcie, tutaj korzystam teraz z tego bloku buttons, więc wystarczy, jak potrzebuję drugi dodać, to przychodzę, dodaję drugi baton i jest dodany. 3 sekundy później deweloper nawet nie musiał słyszeć o tym, że trzeba było coś dodać tutaj. I takie coś po zaktualizowaniu i po odświeżeniu właśnie na stronie praktycznie mamy gdzieś tam kopię zrobioną, co zajęło tylko bardzo mały fragment czasu, które zajmuje kodowanie takich bloków po prostu od zera, bo to ogólnie bez sensu byłoby kodować te bloki, bo teraz te bloki trzeba utrzymywać, a to jest też coś, co mnie najbardziej skłania ku temu, żeby jednak starać się jak na maksa wykorzystać to, co jest wbudowane w WordPressa natywnie, bo jeżeli my stworzymy własny blok, to ten blok musimy później utrzymywać. Jak są kolejne aktualizacje WordPressa i tak dalej, to za każdym razem, przynajmniej na razie, póki ten Gutenberg jest w takiej fazie jeszcze, nie jest to na 100%, znaczy no, za dużo tam się zmian dzieje, że ciężko się spodziewać, co zostanie za chwilę przerobione i trzeba no niestety też przerabiać później w tych blokach. I to znowu utrudnia utrzymanie tej strony i tak dalej, podczas gdybyśmy korzystali tylko z tego, co jest natywnie w WordPressie, nie musielibyśmy praktycznie już nic włożyć, bo tutaj ja na tej stronie nie mam zero wtyczek, zero wtyczek, to wszystko. I na przykład takie te z tymi ikonami, te boksy, to właśnie sobie stylowałam w taki sposób, że zrobiłam tymi właśnie zmiennymi jakieś tylko w zasadzie paddingi, jak widzicie, potrzebne były i jedyna rzecz, która jest zmienna, to jest to, że do tego z tym borderem tutaj musiałam dodać inną klasę, z tym, żeby było border, bo to jest na kolumnie pojedynczej, tak, chyba tak, o tutaj, że ta kolumna ma jeszcze ten icon box border, ten modyfikator taki i ona dodaje tylko ten border i trochę paddingu w środku, tak naprawdę, żeby no, odstawało od tego, od krawędzi i to jest jedyna rzecz, która się różni między tym stylem tego, a stylem tego. Wszystko inne współdzieli ten styl. I to jest naprawdę no, mega, mega proste, wymaga niewiele kodu tak naprawdę. Bardzo mi się to podoba. To oczywiście wszystko jest takie, no jak mówię, eksperymentalne bardzo. I na razie no, nie jest to idealne może, ale myślę, że ma to bardzo dobry potencjał na przyszłość i warto się tym zainteresować. I chcę, że coś piszecie, ale nie wiem, bym się nie przyszedł. No właśnie, ikony. Ikony to jest jedna rzecz, którą tu by trzeba było stworzyć własny blok. Dlatego, że teraz ja to dodałam, ja sobie wysyłam z tego JPEG-a po prostu i dodałam to jako JPEG, jako obrazek, blok, ale jakbym miała to robić na produkcji, to ja bym sobie stworzyła taki blok ikona, gdzie miałabym, szczególnie jakbym robiła na przykład dla nas, że ja nie chcę, żeby jakaś osoba, nie wiem, która będzie dodawała wpis na blogu czy coś takiego, dodała sobie jakąś ikonę, bo ściągnęła z internetu jakąś czapę ikonę, nie? Tylko mamy kolekcję ikon zaprojektowanych dla nas, na naszą stronę, z naszym, według naszego style guide'a i tak dalej. I wtedy możemy sobie z tych ikon SVG zrobić jakiś plik JSON, w którym te ikony, czy jakiś obiekt po prostu, w którym mamy, ikona ma nazwę i ma ten SVG. I tutaj w takim bloczku po prostu możesz sobie z boku zrobić, że masz te ikony na przykład 10 do wyboru i niech sobie wybiera, którą z tych ikon, ale nie żadne tam inne, że wgrywa teraz jakieś nie wiadomo jakie. Więc to ja bym zastąpiła właśnie takim bloczkiem z pojedynczą ikoną. No parę rzeczy by tu można było przerobić, ale całkiem nieźle to wygląda. I właśnie jak robiłam tutaj, to bawiłam się tymi stylami, bo tutaj starałam się dodać też do wszystkiego właśnie, do wszystkich tych elementów też dodatkowe klasy, tak, jakiś tam icon box heading, jakiś icon i tak dalej, tak żeby to można było łatwo właśnie w SAS-ie, to w sumie to była BM, nie, ta metodologia, czy jak ktoś tam nazywa. I to w sumie dosyć fajnie tutaj działa, bo w sensie to się fajnie później styluje. Ale skojarzyło mi się takie coś, nie wiem, czy kojarzycie, czy są tutaj wśród was takie dinozaury, które kojarzą takie coś, co kiedyś było dosyć popularne, to się nazywało CSS Zen Garden. CSS Zen Garden polegał na tym, że to powstało na jakichś tam latach wczesnych, dwutysięcznych, to było tak
15 lat temu jak nic, kiedy jeszcze ludzie robili tam strony na tabelach, a po prostu chciano wypromować, aby robić strony na divach i właśnie w oparciu o stylesheet CSS, to powstała taka idea właśnie tego CSS Zen Garden, gdzie przygotowano jeden plik HTML, taki gotowy już plik HTML i no, wrzucono po prostu społeczności, ludziom, którzy chcieli się z tym pobawić, żeby stylowali sobie, żeby po prostu stworzyli na podstawie tego jednego pliku HTML, którego nie można edytować, tylko poprzez samego CSS-a, różne jakieś tam layouty i wyglądy stron. I po prostu ludzie zaczęli przesyłać swoje projekty. I to jest wszędzie ten sam HTML, ale różni się tylko CSS-em i pozwala osiągać bardzo różne wizualnie jakby wyglądy. I to mi się od razu przypomniało jakby w kontekście tych wzorców, no bo jeżeli tworzymy sobie wzorce z gotowych bloków WordPressa, no to jakby ostatecznie zawsze ten kod wynikowy będzie taki sam, no bo jakby nie patrzeć na przykład kolumny, jeżeli sobie weźmiemy, mamy cover, potem mamy WP block columns, WP block column, tak, to jakby kolumny i pojedyncza kolumna, no zawsze przez to, że ja użyłam tutaj bloku tego Gutenberga, no zawsze kod jakby tych kolumn będzie taki sam. Czy kod, nie wiem, grupy, czy kod tych, po prostu każdego z tych elementów tych bloków, no kod zawsze będzie ten sam, no bo on będzie, jeżeli będziemy to wyklikiwać w tym interfejsie, to nikt nie będzie kodował frontendu, tak? Nie będziemy kodowali sobie HTML-a, bo my tutaj nie musieliśmy zakodować, ja do tego nie musiałam w ogóle, nie napisałam ani linijki HTML-a, żeby to stworzyć, tylko napisałam trochę CSS-a, ale też niewiele. I tak naprawdę, więc pisanie, jakby HTML dostajemy od razu, nie potrzebujemy nic pisać, potrzebujemy tylko CSS-em dla różnych projektów to stosować te same tak naprawdę elementy i te same bloki do zupełnie innych designów. I to mi się, z tym się właśnie skojarzył ten Zen Garden, który właśnie był podobną koncepcją swego czasu. I myślę, że to można by dosyć fajnie wykorzystać tutaj właśnie w przypadku tych wzorców. Innym podejściem, który nie wiem, czy pracowaliście z Tailwind CSS, który teraz zyskuje bardzo dużą popularność, to jest tak zwany Utility First CSS Framework. To znaczy, że on nie nadajemy, tak jak ja tutaj nadałam teraz nazwy tym poszczególnym elementom, one były, takie nazwy miały znaczenie, tak, że to jest jakiś icon boxes i to jest icon box heading, a to jest icon box jakiś tam icon. I wiemy, że ten element jest taką klasą, jakby ona nadaje mu na znaczenie. Natomiast takie utility first frameworks polegają na tym, że nie jakby divy czy żaden element HTML i ich klasa nie ma znaczenia takiego semantycznego, tylko bardziej ona opisuje CSS, który reprezentuje. Czyli tak jak tutaj, mam, tutaj w sumie jest bardzo fajny przykład, to jeszcze raz odświeżę, no to mamy jakiś tam goły HTML i tutaj poprzez dopisywanie klas, które tak naprawdę taka klasa znaczy coś, że nie wiem, jest zaokrąglony, jakiś border, czy jest jakaś, nie wiem, padding, tyle, czy tekst jest, tak jak tutaj mamy purple, jakiś tam. Czyli to w sumie dosyć dobrze by się też spinało z tymi zmiennymi CSS, ale oraz tak samo spinałoby się to całkiem nieźle z tymi kontrolkami, bo tak naprawdę jutro spróbujemy coś zakodować, chociaż dzisiaj miałam problem, żeby odpalić ten create block, także zobaczymy, co się jutro uda. W każdym razie plan jest taki, żeby spróbować dodać jakąś tam kontrolkę, bo bardzo dużo właśnie z tych, tutaj jakby tej funkcjonalności polega na tym, że my coś tu zmieniamy, tak na przykład tekst, nie wiem, na small, czy na jakiś tam normal, czy na jakiś tam, to de facto co się dzieje, to się dodaje klasa tutaj do tego elementu. Więc wydaje mi się, że taki framework tego typu jak Tailwind też by się tu mógł świetnie nadawać do tego i to jest na pewno coś, z czym będę chciała poeksperymentować w najbliższym czasie, bo o, na przykład tutaj jest has normal font size, nie? Że po prostu gdy tutaj klikam w kontrolki, dodaje się klasa, więc tak naprawdę i zmienia się, coś tam się zmienia, zaraz tam przejdziemy do tego Audi, coś tam się zmienia po prostu ten styl, bo dodaliśmy jakąś tam klasę, więc to też mogłoby dosyć fajnie się tu wpisywać. Myślę, że warto się też tym zainteresować. Ja jeszcze nie korzystałam z tej Windows, szczerze mówiąc, nie wiem. Może jak ktoś z Was tu korzystał, to napiszcie, czy to jest coś fajnego, czy... Bo słyszałam opinię, że znowu jest jakiś próg wejścia do tego, trzeba się tego nauczyć, ale jak już się tego nauczymy, to później developing idzie bardzo szybko i to wszystko idzie bardzo gładko, więc jest to dosyć ciekawe. No i to wszystko właśnie się sprowadza do takiego naszego Audi, który tutaj ma taki brandbook swój. On jest bardzo ciekawy, my też niedawno się tą przyglądaliśmy.
Bo wydaje mi się, że właśnie to jest to, do czego dzisiaj zmierza w ogóle web development tak naprawdę i Gutenberg jest po prostu jakby częścią tego całego trendu, bo dzisiaj szczególnie moje doświadczenie w pracy w agencji wygląda tak, że przychodzi tam designer, projektuje PSD-ki jakieś, czy tam w Sketchu, tak, ale projektuje konkretne widoki, czyli bierze, nie wiem, taką stronę i każdą z tych sekcji projektuje, dokładnie ona wygląda w taki sposób, a nie inny. I później to trafia do programisty, który to ma pociąć najlepiej Pixel Perfect, ale oczywiście tylko jest na desktop, nie? Zrobiony layout i to musi być Pixel Perfect, a tam już mobilne to tam już tam dobra, żeby działało. I to trzeba pociąć jeden do jednego na ACF-ie, gdzie ACF tylko mamy te pola, które tutaj zostały zdefiniowane w tym pierwotnym jakimś tam momencie. No i to gdzieś tam zostaje wdrożone. No i to powoduje pewne skutki uboczne, na przykład właśnie takie, że potem po tydzień później się komuś tam w firmie przypomina, że trzeba dodać kolejny na przykład przycisk, czy jakąś jeden element tu. No i teraz w takim klasycznym stronie na ECF-ach opartej nie da się tego dodać z poziomu kokpitu. Musi wejść deweloper, żeby dodać kolejne pole do tego, żeby dodawać jakiś tam dodatkową treść, co jest moim zdaniem no, średnio funkcjonalne dla firm. Bo tego typu podejście polega na tym, że zakłada się, że raz zaprojektowana i pocięta strona, ona teraz przez 3 lata będzie służyła i nie będzie nikt chciał z nią robić żadnych zmian. Ale rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Ta rzeczywistość się zmienia. Nasza strona również dzisiaj, ona w ogóle nie wygląda tak, jak wyglądała na tych designach. Znaczy nie, że nie w ogóle, ale no dużo rzeczy jest dodanych tak po prostu, które wyszło tam w trakcie, że sobie przypominaliśmy, że coś tam trzeba, jeszcze taką podstronę, jeszcze tamto. No tutaj akurat było to, jest to na blokach zrobione, więc nie był to problem. Mieliśmy jakiś zestaw bloków, potrzeba stworzyć jakąś nową podstronę, to się ją wyklikuje z tych bloków, które są, ale czasem się pojawia jakieś takie potrzeby, że i tak na 100% nie da się tego wyklikać. A ostatnio pojawiła się u nas potrzeba taka, żeby móc replikować taką stronę na różne marki. Na przykład mamy tutaj dużo firm, jakichś spółek, też są strony korporacyjne. Są jakieś projekty takie, to nawet nie są osobne firmy, tylko po prostu są jakieś marki jakiegoś tam projektu konkretnego, więc tych stron jest bardzo dużo w takich firmach jak nasza. Czy jeszcze będzie cały czas, bo dojdą jakieś tam nowe projekty w innych krajach również i tak dalej. Pojawiła się potrzeba, żeby móc tworzyć stronę na podstawie takiej replikacji, że mamy taką stronę i możemy ją zreplikować i tylko designer przygotuje właśnie bardziej taki brandbook, taki style guide dla tej nowej marki, powiedzmy, ale żeby można było w łatwy sposób tutaj zaimplementować na podstawie, na przykład wziąć tą stronę i ten motyw z tymi blokami i tylko zmienić jej styl. I do tego moim zdaniem właśnie świetnie by pasowały te zmienne CSS-a, tak jak to jest tutaj zrobione, że w jednym miejscu zmieniamy. Bo teraz spójrzmy tylko jeszcze na jedną rzecz, wam pokażę, co jest tutaj dosyć fajne w tym wszystkim. Też tylko to zaktualizuję, że jak wejdziemy sobie teraz wygląd dostosuj, to tutaj teraz było tak ustawione, że, no bo to jest jakiś tam motyw, ten motyw jest generalnie to repozytorium normalnego, także on tam po prostu jest tak zrobiony, że osoby, które sobie tam prowadzą blogaski, to żeby sobie mogły tutaj coś wyklikać. No i mamy tutaj, definiujemy sobie te nasze kolory i na przykład teraz jak zmienię tutaj kolor, coś mi się tu odświeżyło, no to widzicie, że tutaj odświeża się, tak? I wszędzie teraz, przez to, że ja też korzystam z tych zmiennych, no poza tym, że to jest JPEG, no to się to nie zmieniło, ale jakby to była ikona SVG, która by byłaby też korzystała do swojego koloru ze zmiennej, tak jak te pozostałe inne elementy, no to wystarczy tutaj później zmienić i to się wszystko odświeża we wszystkich tych elementach. I tak naprawdę nie trzeba zmieniać kodu, tylko w jakimś jednym miejscu, w jakichś początkowych ustawieniach, tutaj też wzięłam to jako JPG, więc dlatego to się nie zmienia, ale na przykład tutaj też już się zmieniło i tak naprawdę potem wystarczy tylko w jednym pliku konfiguracyjnym zmienić początkowe ustawienia i można osiągnąć tak naprawdę zupełnie inny design, korzystając tak naprawdę ciągle z tych samych elementów. I to jest coś takiego, co mnie dosyć interesuje i myślę, że to jest to, co może być przyszłością i w taką przyszłość się ten Gutenberg świetnie wpisuje. Tylko, że trzeba zmienić zupełnie podejścia, bo to jest zupełnie inny sposób projektowania, bo to zupełnie musi być inaczej projektowane. Wtedy taka strona nie może być projektowana, że z góry na dół jest, od góry na dół są sekcje jakieś i tam jest coś wpisane, i później programista z góry na dół to programuje. Tylko tutaj trzeba podejść tak bardziej, to się nazywa atomic design, czyli projektujemy od najmniejszych elementów HTML-a, czyli od na przykład H1, H2, paragrafów, list i tak dalej, przez później złożenie tego do jakichś takich większych sekcji,
aż do całych templatek stron, czyli jakby od takiego najmniejszego elementu do całego systemu. Także polecam Wam sobie wygooglować właśnie ten Atomic Design, o co w tym chodzi, bo to jest moim zdaniem coś, co tutaj też mega dobrze pasuje. No i wymaga to bardzo dużej zmiany, bo w tym momencie musi być zupełnie inny proces designu, musi być zupełnie inny proces developmentu, musi być zupełnie inny proces testowania, tak, bo testowanie tutaj teraz pixel perfect jakiegoś nie ma, to jest bez sensu zupełnie, bo mamy różne jakby możliwości. Ta sekcja będzie użyta na tej stronie tak, a na innej stronie będzie inne zdjęcie, będzie krótszy lub dłuższy tekst, jakby, więc jakieś takie testowanie tego, czy to jest pixel perfect, nie, no to się jakby mija z celem. Więc bardziej tutaj tester musiałby przetestować wszystkie te warianty, czy jak ktoś sobie wejdzie i na przykład tam pozmienia, nie wiem, w tych ustawieniach, tak te, które mu pozwolimy, bo też przez to Team Support możemy sobie manipulować, co my chcemy tutaj z tych kontrolek i przez filtry tych, które ostatnio Wam pokazałam, że są, że możemy wszystkie te natywne bloki sobie przepuścić przez filtr i na przykład usunąć niektóre kontrolki albo dodać swoje, jeżeli byśmy chcieli jakieś inne. Więc to jest też kwestia, trzeba będzie to pewnie wypracować, co byśmy chcieli dać, jaką możliwość tym użytkownikom, żeby mogli zmieniać, a co byśmy chcieli im zabrać stąd, żeby nie mieli możliwości tego zepsucia, bo też chodzi o to, żeby ludzie tego nie byli w stanie zepsuć, nie? To jakby jest jedne, z jednej strony, ale z drugiej strony ludzie powinni mieć możliwość dodawania sobie dowolnie tutaj tekstu bez konieczności zatrudniania programisty, żeby, że trzeba dodać cztery jakieś paragrafy, tak jak to dzisiaj jest niestety w klasycznym, w takich stronach robionych z klasycznym ACF-em. Także polecam Wam sobie przejrzeć ten brandbook, tutaj jest ogólnie opisane właśnie jakby, nie dość, że oni mają na przykład ten, całą bibliotekę Reacta do swoich komponentów własnych, mamy tutaj opisane też jakie są koncepcje u nich i tak dalej na tej stronie, że oni tam posługują jakimiś tam banerami, tutaj mamy też komponenty opisane, jakieś tam batony, dokładnie są one już przygotowane łącznie z kodem, który już ma klasy nadane i tak dalej i po prostu to jest taki zestaw. Ten cały design to jest zestaw gotowych komponentów, a nie gotowych layoutów stron. I to jest coś takiego, co jest bardzo fajne. Nie, ja się z czymś takim nie spotkałam jakby na produkcji, nigdy nie pracowałam przy takich projektach, gdzie by się to tak robiło, ale wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, żeby w taki sposób właśnie to robić, zamiast po prostu projektować z góry na dół i kodować później z góry na dół i później nic z tym się innego nie da zrobić. Więc nie wiem, jakie jest Wasze doświadczenie z takimi, czy w ogóle macie takie doświadczenie z kodowaniem takich design systemów bardziej? Ciekawa jestem, jak Wy to robicie u siebie, czy też bardziej tak tradycyjnie, że po prostu ktoś projektuje z góry na dół, koduje się z góry na dół, ACF i tam jechane. Dajcie znać w komentarzach, jak chcecie. Fajnie by było zobaczyć. Ja jeszcze chciałam na koniec się odnieść jeszcze, bo wczoraj czytałam czat cały z ostatniego jakby tego naszego webinaru i wiem, że ktoś tam pytał, że od czego najlepiej byłoby zacząć z tymi blokami i tak dalej. Ja Wam polecała zacząć z blokami ACF-a, bo one są proste, one są mega proste i już możemy coś spróbować przerzucić się z takiego klasycznego robienia na ACF-ie na robienie na blokach ACF-a, które już jednak zyskujemy tą swobodę, że te bloki później można przesuwać, usuwać, ustawiać je w różnej kolejności i tak dalej, więc tworzymy sobie po prostu ileś tych sekcji jako bloki i później możemy na innych podstronach po prostu je przestawiać w różne kolejności i to jest już duży moim zdaniem krok do przodu z takiego właśnie, z takiego tradycyjnego podejścia. No grafik zwykle dostarcza parę widoków i trzeba naparzać, nie? No to znany temat, myślę, że każdemu kto jest. No właśnie tutaj pojawiło się, że niestety nie każdego stać na style guide. Ja uważam, że jeżeli dobrze byśmy przygotowali sobie taką bazę, nie, powiedzmy, że jesteśmy agencją i przygotujemy sobie bazę właśnie, taką jak tutaj, że są przygotowane bazowo i dobrze przemyślane już jakieś takie bazowe elementy tej strony i to przecież wszystko ma, możemy sobie może grafik też zdefiniować u siebie w programie, na przykład wiedzieć, że jest jakiś baseline unit 10 pikseli i robić później, nie wiem, jakieś paddingi, odstępy, które są multiplikacją tego, które później łatwo będzie przełożyć tutaj w CSS-ie właśnie na taki mnożnik, czy coś takiego, no to jest coś takiego, co nie ma, myślę, że nikt na razie jeszcze takiego gotowego rozwiązania, trochę to będzie wymagało pokombinowania, ale moim zdaniem, no jest tutaj duży potencjał, bo to jakby zastępujemy teraz klepanie tak naprawdę PSD-ków do HTML-a, w ogóle tutaj nie będziemy praktycznie pisali HTML-a, poza tymi własnymi blokami, które będziemy tworzyli,
a bardziej skupienie na jakby tym całym procesie, żeby ten proces był sprawny i żeby to wszystko działało ze sobą, jak właśnie w jednym miejscu to gdzieś zdefiniujemy. Ale tak, od czego zacząć? Archive Blocks. Jeżeli dzisiaj zajmujecie się tworzeniem stron w taki sposób, że dostarcza Wam grafik, layout i trzeba go pociąć do ACF-a, czyli wyklikujecie sobie pola w ACF-ie, tak jak lecą z grafiką, to pierwszym krokiem bardzo łatwym do zrobienia to jest, są bloki ACF-a. Czyli potrzebujemy mieć tą wtyczkę ACF Pro i potrzebujemy sobie wygooglować w dokumentacji ACF-a, jak robić bloki za pomocą ACF-a. I przeczytamy tą dokumentację, zrobimy ten blok w godzinę i będziemy już wiedzieli, jak to robić. To jest po prostu próg wejścia, jest minimalny tam, więc to jest moim zdaniem świetny pierwszy krok. Aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że ACF, no to jest taki trochę workaround do edytora blokowego, to na pewno nie należy uznać, że skoro już umiemy robić bloki ACF, to już zakończyliśmy temat wdrożenia się w Gutenberga. Ja bym była ostrożna z takim zakładaniem czegoś takiego, ale na pewno jest to świetny pierwszy krok, który można zrobić. Bardzo łatwy do zrobienia. Każda osoba, która zna ACF-a, w jeden dzień jest w stanie się przestawić na bloki ACF-a i już zyskuje klient trochę więcej swobody później chociażby w ustawianiu sobie tych bloków w jakiejś innej kolejności, stworzy sobie nowy już podstronę, w innej kolejności tych bloki doda, już ma nową podstronę, nie musiał angażować dewelopera i o to właśnie w tym wszystkim chodzi, a nie o to, żeby, bo ludzie nie zlecają WordPressa po to, żeby co chwilę chodzić do programisty, że jak potrzebują coś dodać, prawda, także właśnie o to chodzi tutaj, żeby oni mogli sobie dodawać pewne rzeczy. Tak, o płatną wtyczkę, ta płatny ACF, ACF Pro, tylko wtedy jest tam możliwość tworzenia tych bloków. Jeżeli nie korzystasz z ACF-a lub ACF Pro, wydaje mi się, że jest ta alternatywa dla ACF-a Carbon Fins, coś takiego, i to chyba ma też możliwość tworzenia bloków. Z tego, co jakiś czas temu gdzieś mi się obiło uszy, ja nie korzystałam z tego, ale gdzieś mi się tam obiło uszy i wydaje mi się, że tam też można tworzyć bloki i to jest w całości open source. Tak, na 100% nie jestem pewna, ale myślę, że tak. To musiałbyś sobie zobaczyć. Carbon Fields, to drugie się nazywa. Także tyle byłoby ode mnie. Widzę, że jeszcze parę osób coś pisze. Dajcie znać, jeżeli coś jeszcze chcecie skomentować. Wiem, że na ACF właśnie ostatnio głosowaliście i wyszło w tej ankiecie, że 30% z Was już korzysta z bloków ACF-a. No nie jest to dziwne. Carbon Fields też są. Okej, okay, no to spoko, też są proste. No to fajnie. Okej, okay, Karol jeszcze pyta, czy dodając custom post type, tak jak w testimonials, możemy później wczytać z bloków Gutenberga ten konkretny typ postów, aby otworzyć wzorzec. Patrz, jak na przykład każdy post type to jest coś takiego, jak tutaj mamy taki, w WordPressie natywnie mamy tutaj taki bloczek, bla, 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 jakiś tam latest post, wpisy. Ostatnie wpisy. On tutaj nic nie robi, tylko ładuje ostatnie wpisy, ale my możemy sobie stworzyć własny blok, który nam wciąga dowolny post type tutaj, nie tylko ostatnie wpisy, ale możemy sobie tworzyć kontrolki, na przykład tutaj, że chcemy wpis taki, taki i taki, tu wyświetlić na przykład z jakiegoś post type'a testimonials chociażby. My akurat w testimonialach chcieliśmy mieć randomowo, żeby się tam pobierały, takie było założenie, więc to jest tak zrobione, tylko jest jakiś tam cache, żeby nie było za każdym razem randomowe zapytania do bazy zrobione, także to tam co ileś się odświeża. Natomiast moglibyśmy zrobić też taki sobie blok tego typu, że ja sobie wskazuję, że chcę taki, taki i taki testimonial z tego posttype'a i on by się tutaj dociągnął. Tylko wtedy właśnie musimy skorzystać z tego modułu WP Data. Tylko to jest bardziej już skomplikowane. Niestety no, my podczas tego 3-dniowego webinaru nie będziemy mieć tak za bardzo możliwości, żeby o Jezu, to 3 dni to jest za mało. Po prostu chodzi o to, że ten Gutenberg to jest tak ogromna aplikacja, tak, i taka jest ogromna wiedza, którą trzeba posiąść, że to nie jest coś, co da się zrobić tak w 5 sekundek. Ale jeżeli byś szukał, jakbyś robił powiedzmy już jakieś swoje bloki i szukałbyś, jak sobie wciągać z jakichś innych posttypów, na przykład tutaj te wpisy, to, no to dobrze podejrzeć sobie w kodzie źródłowym dla tych latest posts i tam można zobaczyć, jak to jest zrobione i podmienić na przykład zamiast wpisy, no to żeby jakiś inny post i później coś kombinować z tym, nie? No jakoś tak to trzeba do tego podejść. Niestety dzisiaj największym minusem tego Gutenberga jest dosyć słaba dokumentacja, jest bardzo mało jakichś tutoriali, dokumentacja często jest albo niekompletna, albo po prostu nawet jest jakaś przestarzała. Ja ostatnio miałam taki problem, że próbowałam jakąś kontrolkę sobie nową dodać, której wcześniej jeszcze nie używałam.
No i na początku mówię, no to skopiuję tam z dokumentacji ten przykład i zobaczę, jak to na stronie zadziała. No i skopiowałam i to nie działa. No i mówię, no kurde, jak przykład z dokumentacji nie działa, no to skąd się mamy nauczyć, jak nigdzie indziej nie da się jakby o tym przeczytać, bo to są jakieś takie rzeczy, że bardziej, powiedzmy, nie są takie podstawowe. I no to jest droga przez mękę, żeby dojść do tego, żeby kodować własne bloki. Ja jutro bym chciała pokazać jakieś takie ogólne omówienie, jak w ogóle wygląda tworzenie bloków, na czym to polega, żebyście po prostu wiedzieli, o co w tym chodzi. Niestety jednak droga od kogoś, kto nie zna Reacta, nic, nigdy wcześniej nie tworzył żadnej ani aplikacji w Reakcie, ani w Gutenbergu, to kogoś, kto tworzy bloki jeszcze takie, że one z innego powstaje, wyciągają jakieś tam posty i jeszcze jakieś elementy z tych postów i tak dalej, to nie jest kwestia tam paru godzin, tylko to jest po prostu dosyć długa droga. Ale moim zdaniem warto właśnie. O, widzę, Julio, tutaj zamieściłeś ten do. O, super. O wyciąganiu custom postaj pod Gutenberga, React. Fajnie, dzięki za podzielenie się tym linkiem. Właśnie, no można też szukać trochę na Stack Overflow, tam jest bardzo mało, ale coś tam można czasem znaleźć. To jest tam chyba z pięć osób może jakiś tam bloguje, jak coś tam robiło i to traficie na to, jak będziecie tylko cokolwiek szukali na temat Gutenberga. Więc, ale z drugiej strony jest to też potencjał. Ja sobie myślę, to jest dobry potencjał dla kogoś, kto powiedzmy zacznie, bo teraz jeszcze no, dosyć wcześnie jest, żeby zacząć, więc w momencie, kiedy to nabierze większą masę krytyczną, to można już zdobyć, już mieć za sobą, nie wiem, 2 lata doświadczenia w tym. Więc to jest moim zdaniem zaleta tego, uczenia się tego teraz już, a nie czekania z tym, powiedzmy te 2 lata, zanim to stanie się takie bardziej popularne. No bo lepiej być wtedy w sytuacji, w której my jesteśmy tą osobą, w tym małym procencie ludzi, którzy mają już w tym doświadczenie. Więc dlatego moim zdaniem warto, ale nie jest to, no niestety to nie jest proste, nie? I to jest droga przez mękę, to muszę wam powiedzieć, że ja tutaj już włosy sobie wyrwałam z głowy nieraz. No, ale dobra, to słuchajcie, to myślę, że nie będę już przedłużać, bo już widzę 10 po. To jeszcze jutro wracamy o 12. Właśnie tam spróbujemy sobie zrobić jakiś taki prosty, bardzo prosty bloczek, ale po to, żeby zobaczyć, jak się tworzy taki blok, jakie mamy komponenty do wyboru, jak może jakąś kontrolkę spróbujemy dodać tutaj z boku, żebyśmy po prostu zobaczyli, o co w tym chodzi. No i mam nadzieję, że to tak zamknie mniej więcej cykl tego, takich ogólnych informacji na tego Gutenberga. Ja, moim celem tej edycji było tak jakby pokazanie, czym ten Gutenberg jest, trochę może przełamanie pewnych mitów, czy takiej niechęci, która płynie z tego, że po prostu jest brak wiedzy jakiejś szerszej na ten temat, więc mam nadzieję, że to się uda w ciągu tych 3 dni. I no i co? I słuchajcie, no to dzięki w takim razie za dzisiaj.